Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuła, to jest Team Fortress 2. Kolejny odcinek ze stres testów trybu Competitive. Czyli krótko mówiąc, jak Siegfried próbuje grać dobrze i nie lamić, a do tego jeszcze coś fajnie pokomentować. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o moich komentarzach w tych trybach, bo przymierzam się do takich właśnie prób. Gdyby faktycznie tryb Competitive wszedł, ja już kiedyś próbowałem się bawić w komentowanie pewnej gierki. Nie wyszło mi to za dobrze, ale to raczej dlatego, że po prostu nie znałem się na tej grze. W Team Fortressie jednak spędziłem tyle czasu, tyle godzin i tyle odcinków z wami nagrałem, że myślę, że tutaj w tej grze jednak mogę poszczycić się jakąś znajomością środowiska czy też słownictwa, tak więc mogę spróbować tutaj pobawić się w komentowanie. Jednak to do tego, żebym wiedział, czy chociaż komukolwiek się to podoba, potrzebna mi jest opinia. Nie tyle tak jak mówię o moich skillsach, ale raczej o tym, czy moje komentowanie mi wychodzi komukolwiek się podoba i czy przede wszystkim nie pieprzę od rzeczy, bo to też jest jednak bardzo istotne. No i co? Kuli na punkcie, kuli na punkcie. Chciałem go plasnąć, żeby przyspieszyć, ale uciekł mi skubany. Wziął kilo w łapę i nawiał. Mówi się trudno. Ja sobie to jakoś poradzę. Niech mi tylko jeszcze amunicji nie ukradnie, ponieważ zostało mi tylko 6 rakiet w zapasie. Nie udało się podnieść. No ale jesteśmy w primedzie z Kudimem. Przez chwilę myśleliśmy, że w ogóle nie zagramy następnego meczu, ponieważ Kudim z jakiegoś powodu dowiedział się, że ma bana, ale okazało się, że nie ma bana za wcześniejsze wychodzenie, bo wcale nie wyszedł w końcu wcześniej. Tak więc możemy spokojnie grać. Widzę tutaj w międzyczasie, już wracając do gry, cały team przeciwnika żyje. Dobra, jedna osoba padła, u nas niestety 4 osoby martwe i oto wskrzesza się Siegfried. Siegfried nas wykeruje, Siegfried carry, Siegfried do boju. No dobra, wcale taki fajny nie jestem, ale mogę to sobie czasem tak tłumaczyć. Co by tu jeszcze? Nie wydaje mi się, że powinienem brać żołnierza. Jednak medek jest zajęty, tak samo jak skauty, a ja nie mam, przyznam, koncepcji, kogo innego mógłbym tutaj, że tak powiem, uzbroić w swe, no nie wiem, jakby to powiedzieć, w swe zacne oblicze, czy jak już inaczej by to ująć, tak więc może po prostu przestanę gadać od rzeczy o tym, co mogę, a czego nie mogę. Przyspieszę troszkę Kudima i pobiegniemy zacnie, szybko i ruchliwie na punkt, żwawo co żyw. Dobra, tutaj niestety z lotu tylko zaatakuje tego żołnierza, tego grubaska, z nadzieją, że Kudim go dobije, ale Kudim gdzieś tam drapie się po jajkach chyba z tyłu. Poczekał na medyka, medyk chyba pomylił Kudima ze mną, ponieważ to ja jestem tutaj poketem, ale może ryje się za bardzo do przodu jak na poketa. Może nasz medyk, o tym nie wiem. Nasz medyk widzę w ogóle, no nie oszukujmy się, tutaj nie urywa. Może przełączę się jednak na meda. Może przełączę się na meda, bo ten nasz to tutaj widzę dupy nie urywa, co? Dobra, tak zginę, bo już wybiegłem z punktu. Inżynier jest na ostatnim. Nie, co? Wzięli inżyniera. Aha. Dobra, mamy trochę Polaków na serwerze, nie tylko w naszej drużynie, ale i w przeciwnej. Poznałem to chociażby dlatego, że już ktoś na początku mnie przywitał. Cześć Siegfried, nie wiem jak kto to powiedział, nie pamiętam, ale tak czy siak pozdrawiam serdecznie, ciepło i w ogóle i tak dostaniecie po dupie, bo nie ma litości dla przeciwników. Tutaj, o, spróbuję medyka pozbawić życia, widzę, że bardzo mądrze ma, ale udało mi się go pozbawić, czy to świetnie. Ale bardzo mądrze miał quick fixa, załatwiłem go jednak, to przypłaciłem to życiem, ponieważ wrogi demoman pociągnął mi z butelki po nerach, no i niestety zginąłem. Wydaje mi się, że za ten mecz nie dostanę za dużo medali czy też punktów, chociażby dlatego, że no zmieniłem klasę, a zauważyłem, że zmienienie klasy tutaj nie jest zbyt dobrze widziane, że tak powiem, w tymże trybie. Ponieważ punkty zdobyte na tych dwóch klasach rozbijają się, a każda klasa zdobywa punkty w inny sposób. Chociaż gdyby to były klasy bardziej obrażeniowe, pokroju właśnie żołnierza, czy też, no nie wiem, skauta, albo jakiegoś tam demomana, czy też inżyniera, to może by nam jeszcze tutaj optymistycznie założyć, że... O, patrzcie, zabiłem zasobnik. Ha! Można by tu wtedy optymistycznie założyć, że punkty jakoś się sumują, jednak jeżeli ja jestem medykiem, po tym jak wcześniej byłem żołnierzem, to trochę natrzaskałem obrażeń i zabójstw jako żołnierz, trochę natrzaskam leczenia jako medyk, tak więc no, jeżeli nie zagramy 3 rund, wygramy już w 2 rundach, no to nie ma co liczyć na to, że dostanę jakieś medale. No ale nie można mieć wszystkiego, ważne jednak, żebyśmy wygrali. Jakiś eks wpadnie, ciekawi mnie, czy dzięki temu uda mi się chociaż wbić rangę wyżej dzisiaj, bo nie wiem, czy uda mi się wygrać przez cały czas trwania stres testów, szczególnie z komentowaniem, no bo kurczę, Wladę, 4 godziny tutaj cisnąć, to może być ciężko. Dobra, lecimy Danio 1997 i 8, czyli 19997, tak właściwie. Ciśnię trochę za bardzo, nie wydaje mi się, że powinienem tutaj za nim podążać, ponieważ to może się źle odbić na ilości moich punktów życia. Próbowałem tam uleczyć skauta, jednak uciekł, nie obrócił się, nie zauważył, że medyk jest za nim, że ratunek, wskrzeszenie i w ogóle takie fajne rzeczy już nadchodzą. No więc może spróbuję tutaj troszkę pouprzykrzać życie przeciwnikowi.
Ja przywaliłem mu tam z wita piły, a co się będę? Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Trzeba tutaj pozbawić życia medyka. No i świetnie, skautowi się udało. Ja niestety ryłem się za bardzo, co było bardzo głupie, więc zostałem z minigana pociągnięty sterem przez plecy, co szybko pozbawiło mnie przytomności i chwilowo sprawiło, że będę bezużyteczny dla drużyny. Dwaj skauci, dwaj medycy, dwóch żołnierzy, bardzo ciekawy zestaw. Drużynowy wnuczek zginął poprzez pułapkę zostawioną przez Rainbow Scouta. No i co? No i tutaj trzeba by dostać się na środkowy punkt, gdzie nasz kolega Chaffee's Races troszkę nie za dobrze sobie radzić z leczeniem sojuszników, ale stara się chłop, więc to trzeba też docenić. Ja tam spróbuję jednak postrzelać w kogoś, ich medyk jednak wydaje się również jak najbardziej ogarnięty. Ja natomiast niezbyt tutaj widzę potencjał jakiś dla mojego zadawania obrażeń. Nie udało mi się na szczęście w pięknym stylu spadając zabić żołnierza normalnie, aż sam się pochwalę. Klep, klep, Zygfryd, dobra robota. Dorwimy tutaj jednak jako medyk Daniot 19978. Nie wiem czemu byłem pewien, że to jest Kudim, ale Kudim też biega gdzieś z pierwowzorem, więc nawet gdyby nie obrazowo, to też dźwiękowo powinienem zlokalizować go, móc i tutaj przyczynić się do jego niszczenia przeciwnika. Spróbujmy, wnuczek dostaje troszkę leczenia. Ktoś tu woła medyk, był to Danio, chciałem mu pomóc, jednak nie udało się. Dobra, przyjacielu, ty masz ten, no i zabił mnie. Niestety zginąłem, dostał mu 19 HP. Może gdybym uciekał i strzelał do niego z kuszy krzyżowca, zamiast przełączyć się na wite piła, który, jak pamiętamy, zmniejsza troszkę moje maksymalne punkty życia, to może jednak bym go zabił. I też z drugiej strony przynajmniej wita piła nie zmniejsza zadawanych obrażeń, tak samo jak robi to postępowanie dyscyplinarne żołnierze, więc trochę lipa, że udało mu się mnie załatwić, ale mówi się trudno. Danio, ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby zaczął praktykować tak zwane rocket jumpy. Może w takim razie poleczmy wnuczka. Wnuczek przynajmniej jest scoutem, co oznacza, że biega szybciej, a jak scout biega szybciej, to leczący go medyk z quick fixem również biega szybciej, to jestem ja. Danio jednak tutaj płonie, ratujmy go przed śmiercią w płomieniach, bolesną, nieprzyjemną i w ogóle niefajną. O, niestety również zostałem podpalony przez pyry, jednak ktoś tu puścił apteczkę, chciałem ją podnieść, niestety ktoś ją zgarnął przede mną. Tak więc nadleczę kolegów, sojuszniczy medyk również nie nadleczył. Zlokalizowałbym Kudima, ale niestety nie widzę go. Kudim, gdzie ty jesteś? Wołaj. Tu jest Danio, nie widzę go niestety. Kudim jest tutaj za nami, dobra, Kudim ciśnie. To był najlepszy rocket jump ever. Tak więc spróbujemy, dobra, do boju na punkt. Ciśnij Kudim, ciśnij na punkt. Ciśnij tego grubaska, dajesz, Kudim, wierzę w ciebie. W pierwowzoru, ale nie z punktu, nie skończ z punktu, załatw ich tam. Nie daj się spłoszyć, jejku, co ja mówię, spłoszyć. Zanęcić się nie daj tej pyrze, która tam próbowała przecież go skusić, żeby strzelił w nią rakietą. A ta pyra by to odbiła. Gdyby w ogóle ktoś zastanawiał się, dlaczego Zygfrydzie mówisz pyra? Przecież to jest pyro. Otóż wyjaśnione jest to w wesołym poradniku Team Fortress 2 2016 dotyczącym pyro. Możliwe, że gdy oglądacie ten odcinek, ten poradnik jeszcze nie jest dostępny, jednak spokojna wasza rozczochrana już niedługo pojawi się na moim kanale, więc gdyby ktoś był zainteresowany takim poradnikiem, to również zapraszam do subskrybowania albo jakieś takie pierdoły robić, żeby w każdym razie wiedzieć, kiedy ten poradnik się pojawi. No i co, wracając do komentowania. U nas jeden trup, u nich jeden trup. Mamy w miarę wyrównane, że tak powiem, obłożenie drużyn. Dobra, u nas już są dwa trupy. W przeciwnym teamie również dwa trupy, tak więc spróbuję się przyczynić. Trzy trupy po naszej stronie, dwa trupy po stronie przeciwnika. Ktoś wbił na punkt, to jest Danio, tak, to jest Danio. Chciałem go tu wspomóc, jednak zrobiłem to bardzo niefortunnie, ponieważ ktoś akurat wbiła tam pyra, gdy ja próbowałem pozbawić medyka życia. Wnuczek tutaj próbuje skrytokoli pozbawić ich punktów HP, żeby szybko, jak najszybciej przyjąć punkt. Szybko, jak najszybciej, to w ogóle taki trochę masło maślane. Ale kto by się tam przyjął? Danio nie śpi. Danio śpi na respie bardzo niedobrze, tak więc kij z nim, że tak powiem, kij ci w oko, albo raczej łyżka, bo Danio to łyżki raczej niż kijki. Tak więc na szczęście tutaj już ogarnął się, wstał, nie śpi, pobiegł w drugą stronę niż ja, ale mu się trudno, teraz spróbuję gdzieś strzelić. Tu widzę sojuszniczy medyk, chciałbym udzielić mu lekkiego wsparcia, no nie udało mi się, ale to nic, dlatego Kudima podleczę tego medyka. Lekka nadleczka, do boju Kudim. Niestety wyleciałem za nisko, nie tak wysoko jak Kudim w każdym razie, więc spróbuję chociaż podharasować wrogiego demomana. Udało mi się to jak najbardziej, tak więc wnuczek coś tam gada przed mikrofon, ale kto by tam słuchał wnuczka? No może dziadek, a że dziadkiem nie jestem, no to jeszcze niekoniecznie. Chaffee's Races mnie leczy, no nie, to trochę średnie. Duo Medic to nie jest według mnie rozwiązanie, które powinno się tutaj sprawdzać i powinno być stosowane. Jednak ja tutaj pomogę sojusznikom. Kudim dostaje ode mnie Ubera z Quick Fixa i wbijamy na punkt. Przeciwnicy giną, umierają, a my w czterech przyjęliśmy punkt, w ten oto piękny sposób wygraliśmy. Niestety nie mam dnie w top 3, ale może to dlatego, że zmieniłem klasę. Ja już się z wami żegnam, dzięki wam za towarzystwo, napiszemy tutaj bardzo ładne GG.
2 na 10 ktoś tam napisał, ktoś narysował wielkiego pindola, który wygląda de facto jak latarnia morska. No i zobaczmy, czy zasłużyłem może na jakiś chociaż mały medalik za punkciki, żółty, zielony, biały, nie wiem, brązowy. No, brązowy zatem niech będzie. Lepiej jeden brązowy, jeden srebrny niż żaden. Myślę, żeby dostać złoty za uleczenie, musiałbym przekroczyć 4000, czyli dłużej żyć po prostu, znaczy dłużej grać jako ten medyk całą rundę, bo jak widzicie, obrażenia i zabójstwa są raczej czaśnięte w trakcie życia żołnierzem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to w ten sposób jest liczone, tak więc no, no, kurczę, następnym razem może będę miał znowu złote medale, jeżeli będę przez cały mecz grał jedną klasą. Tym razem już się naprawdę z wami żegnam, to było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!